Ofiary katastrofy smoleńskiej upamiętnili w Sejmie marszałek z wicemarszałkami. Przed tablicami upamiętniającymi zostały złożone wieńce. O godzinie 7:25 marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz wicemarszałkowie Sejmu złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Następnie prezydium Sejmu złożyło wieńce przed tablicą upamiętniającą świętej pamięci marszałka Sejmu trzeciej kadencji Macieja Płażyńskiego. Marszałek Elżbieta Witek i wicemarszałkowie złożyli również kwiaty pod tablicą upamiętniającą tragicznie zmarłych w katastrofie smoleńskiej posłów i senatorów. To 15 ówczesnych posłów i 3 senatorów. A już za chwilę o godzinie 8:41 apel pamięci przed Pałacem Prezydenckim. Wówczas zostaną odczytane nazwiska wszystkich 96 ofiar katastrofy smoleńskiej. To już 12 lat od tej tragedii. W całym kraju, we wszystkich województwach zawyją wówczas syreny alarmowe. Wtedy w sobotę ta informacja wstrząsnęła nami wszystkimi. Później dowiedzieliśmy się, że to była właśnie 8:41. Dziś 12. rocznica katastrofy smoleńskiej. Zaledwie kilka chwil po potwierdzeniu tych tragicznych informacji na krakowskim przedmieściu zebrały się rzesze ludzi, którzy chcieli oddać hołd ofiarom tej katastrofy, parze prezydenckiej, Lechowi i Marii Kaczyńskim. Później oficjalne uroczystości także na Wawelu. Tam krypta z grobem i grób pary prezydenckiej, a teraz te syreny alarmowe. Katastrofa smoleńska stała się jedną z największych tragedii w powojennych dziejach Polski. Należy też do najboleśniejszych kart w historii parlamentaryzmu. Zginęło 18 parlamentarzystów, ale na pokładzie było 96 osób. Nikt nie przeżył tej katastrofy. Ta chwila, 12 lat temu, kiedy Polska zamarła, nie dowierzając w informacje, które stopniowo napływały ze Smoleńska, gdzie miały się odbyć uroczystości katyńskie. Przed chwilą w godzinę tej katastrofy, o godzinie 8:41, w wielu miastach w Polsce zawyły syreny alarmowe, by uczcić pamięć o ofiarach katastrofy smoleńskiej właśnie w 12. rocznicę. Po pandemii te uroczystości odbywają się już tak, jak zapamiętaliśmy przed okresem pandemicznym, bez obostrzeń. Przed nami między innymi apel pamięci, na który czekamy. Zostanie on zorganizowany przed Pałacem Prezydenckim. Odbędzie się przed Pałacem Prezydenckim. Następnie zostaną złożone wieńce przed pomnikiem świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego.
zginęła, ale także ofiar katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego. Te uroczystości z przedstawicielami najwyższych władz państwowych w Krakowie, w tej chwili z prezydentem, ale w Warszawie również z udziałem premiera i prezesa Prawa i Sprawiedliwości, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Wszystkie te uroczystości w 12. rocznicę katastrofy na antenie TVP Info. Również wieczorem spodziewane jest przemówienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zapowiada działania na arenie międzynarodowej, jeśli chodzi o wyjaśnienie przyczyn tej katastrofy. Wiemy, że śledztwo polskie dalej trwa. Prokuratura nie wyklucza żadnych scenariuszy. Śledztwo zostało przedłużone do końca tego roku, a dziś przede wszystkim wspominamy ofiary tej katastrofy. Za chwilę przed Pałacem Prezydenckim apel pamięci. Odczytane zostaną nazwiska 96 ofiar tej katastrofy, do której doszło 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. Ta data wryła się niemal w nasze serca i na stałe zapisała się w najnowszej historii Polski. Uroczystości także w Smoleńsku dzisiaj rano i złożenie wieńca pod krzyżem to zrobił w imieniu Polski ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski z udziałem Polaków mieszkających na terytorium Rosji właśnie pamięć w 12. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Za nami już syreny alarmowe, przed nami apel pamięci. Jak wiemy, najważniejsze osoby w państwie uczestniczą w tych państwowych uroczystościach zorganizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Na Wawelu prezydent Andrzej Duda złożył wieńce w krypcie pary prezydenckiej Lecha Kaczyńskiego, Marii Kaczyńskiej. W Warszawie z kolei uroczystości z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, a przez cały dzień przed Pałacem Prezydenckim będą wyświetlane filmy dokumentalne, będą organizowane koncerty. W tej chwili widzimy Kraków i Wawel, tam już na miejscu prezydent Andrzej Duda, a premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w zaplanowanej na godzinę 9 ceremonii na placu Piłsudskiego, a teraz przenosimy się przed Pałac Prezydencki. Drodzy diecezjanie, zbliżają się święta Zmartwychwstania Pańskiego, które w tym roku przeżywamy w kontekście bolesnych wydarzeń związanych z wojną na Ukrainie i cierpieniami tego narodu. Wielki Piątek podczas Centralnej Drogi Krzyżowej, która przejdzie ulicami Warszawy, będziemy modlić się o pokój na świecie i na Ukrainie, za wszystkie ofiary tej wojny, wojskowych i cywilów, o zaprzestanie zabijania i krzywdzenia niewinnych ludzi. Zapraszam wszystkich mieszkańców Warszawy i uchodźców z Ukrainy na to podniosłe wielkopiątkowe nabożeństwo i serdecznie proszę o modlitwę w tych intencjach w czasie świąt, a zwłaszcza w Wigilię Paschalną i podczas procesji rezurekcyjnych. Dziękuję wszystkim wiernym świeckim, którzy angażują się w pomoc uchodźcom z Ukrainy, otwierają swoje domy i w jakikolwiek sposób niosą wsparcie duchowe i materialne. Dziękuję księżom proboszczom, kapłanom, wnioskom i braciom zakonnym Caritas Archidiecezji Warszawskiej, władzom państwowym, samorządowym oraz wszystkim, którzy obejmują modlitwą cały naród ukraiński i proszą Boga o upragniony pokój. Na zbliżającą wchodę tygodnia paschalnego i czas Wielkiej Nocy serca wam wszystkim błogosławię, Kazimierz kardynał Necz, arcybiskup metropolita warszawski. Słyszeliśmy syreny właśnie wtedy, gdy uczestniczyliśmy w Komunii Świętej. To myślę bardzo piękny, symboliczny obraz Komunii jako łączności z tymi, za których się modlimy. Ci, którzy odeszli, ale którzy są cały czas w naszym sercu. I ta dzisiejsza liturgia w sposób wyjątkowy przez Pana Boga tak ułożona, że łączące się w tej naszej niedzieli palmowej, ale tak naprawdę w pewnym sensie już Wigilii Paschalnej, przecież przeżywając ten moment. Pałac Prezydencki i krakowskie przedmieście w Warszawie. Miejsce, gdzie gromadziły się tłumy
po informacji o katastrofie, do której doszło w Smoleńsku 12 lat temu. Tutaj prawdziwe morze ludzi wtedy było ze zniczami i teraz te symboliczne znicze, także dziś ustawione na krakowskim Przedmieściu. A z nami jest redaktor Jacek Karnowski, redaktor naczelny tygodnika sieci Portal w polityce.pl. Kłaniamy się, panie redaktorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry widzom w tym szczególnym dniu, Dniu Pamięci. 12. rocznica katastrofy smoleńskiej. Zawsze o poranku 10 dnia kwietnia każdy z nas zadaje sobie pytanie, co wtedy robił, jak zareagował na te tragiczne informacje. A zatem może od tego zaczniemy, od tego wspomnienia. Rzeczywiście ten dzień, te godziny przełamały tę naszą polską współczesność na to, co było przed i na to, co było później. Można powiedzieć taki nasz 11 września, tak jak w Stanach Zjednoczonych atak na World Trade Center zmienił wszystko i ludzie też pamiętają, co robili, taki w Polsce pamiętamy. Ja wówczas kierowałem redakcją wiadomości, to była sobota oczywiście. Pamiętam, że przyszedłem przed dziewiątą, żeby no po prostu przygotować dzień, zaplanować tematy, zastanowić się, co tutaj, prawda, pokazać w głównym wydaniu, jak rozdać materiały reporterom. I zerkałem na telewizję, na TVP Info. Najpierw te doniesienia, że coś się dzieje, takie niejasne. Pierwsza moja myśl była taka, że to jakiś incydent, no coś się zdarzyło. Były takie sytuacje, jakaś awaria, że to zaraz się wyjaśni, że to jakaś dziwna sytuacja. No i później ta groza narastała i tak już chyba około 5 minut po dziewiątej było jasne, że to jest poważne, ale wciąż były nadzieje, że prawda, że przeżyli. Wtedy zacząłem mobilizować redakcję. Pamiętam, że przyszła taka paczka gazet, wszystkich gazet codziennych, taka zafoliowana. No tak, tak przychodziła prasa, pewnie teraz też tak przychodzi. I te gazety leżały. Ja ich nie zdążyłem otworzyć, tej paczki. Już jej nigdy nie otworzyłem, w tym sensie, że to wszystko, co było napisane w tych gazetach, te wszystkie artykuły były po prostu całkowicie nieaktualne. Zmieniło się wszystko za sprawą tej tragedii. Rozpoczął się bardzo ważny okres w dziejach Polski, okres smutny, tragiczny, ale też ważny, w tym sensie, że dużo się decydowało. W tych dniach, tygodniach, miesiącach, latach po Smoleńsku decydowała się nasza godność narodowa, prawda, pamięć, to czy podniesiemy się z tej tragedii, czy pójdziemy do przodu, czy będziemy mogli utrzymać w istocie naszą państwowość. Tak uważam, można zdefiniować tę stawkę. I tutaj należą się wielkie podziękowania tym milionom zwykłych Polaków, którzy wtedy wbrew większości mediów dobrze zdiagnozowali sytuację i stanęli po stronie pamięci, prawdy, niepodległości. Stanęli przy Lechu Kaczyńskim w tych dniach, kiedy on właśnie zginął. To jest coś, co dało nadzieję i co przyniosło Polsce później również przełamanie. Takie przełamanie, że ten testament świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego jest przecież realizowany. To nie jest tak, że to było i poszło. To jest tak, że ta współczesna Polska zmierza w stronę, w którą życzyłby sobie Lech Kaczyński. Za chwilę wrócimy do tej rozmowy. Przed Pałacem Prezydenckim jest nasz reporter Rafał Potocki. Jak wyglądają te uroczystości dzisiaj, 12 lat później? One rozpoczęły się punktualnie o godzinie 8 w kościele seminaryjnym. Trwa jeszcze msza święta. Udział w niej bierze wicepremier Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, a także Rada Ministrów, politycy Prawa i Sprawiedliwości. Teraz już ta msza się zakończyła. Politycy przejdą przed Pałac Prezydencki, gdzie złożą kwiaty, zapalą znicze, aby uczcić pamięć ofiar, które zginęły 12 lat temu pod Smoleńskiem. Później cała delegacja przejdzie przed Pałac Prezydencki, na plac Piłsudski, przed pomnik Lecha Kaczyńskiego i ofiar smoleńskich. Tam także zapalą znicze i złożą kwiaty. I tak naprawdę te dzisiejsze uroczystości będą trwały cały dzień w różnych miejscach w Warszawie, ale nie tylko w Warszawie, w tych wszystkich miejscach, gdzie ofiary, które zginęły pod Smoleńskiem, są pochowane. Ale takim głównym, kulminacyjnym momentem tych obchodów będzie dzisiejsza msza święta o godzinie 19 w archikatedrze świętego Jana. Później będzie przemarsz tutaj przed Pałac Prezydencki i o godzinie 21 przemówienie głosi
wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości, brat Lecha Kaczyńskiego, Jarosław Kaczyński. I cały dzień tutaj przed Pałacem Prezydenckim będą odbywały się koncerty. O godzinie 12 modlitwa Anioł Pański, o godzinie 15 koronka do Bożego Miłosierdzia. A więc te centralne uroczystości będą oczywiście odbywały się w Warszawie, ale także w całej Polsce. Dzisiaj rano prezydent Andrzej Duda był obecny na Wawelu, na grobie świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, a także Marii Kaczyńskiej, a o 21 i o 19 w kościele w archikatedrze świętego Jana będzie także właśnie obecny prezydent podczas mszy świętej. A więc cały dzień te obchody tutaj w Warszawie będą trwały. Organizatorzy spodziewają się także bardzo dużo osób, które przyjadą z kraju do Warszawy. Właśnie już delegacja zmierza przed Pałac Prezydencki, aby złożyć kwiaty, uczcić chwilą ciszy wszystkich tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem 12 lat temu. Jadąc na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Tak, Rada Ministrów, premier Morawiecki, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zmierzają przed Pałac Prezydencki. I tutaj za chwilę tak naprawdę już drugi punkt dzisiejszych obchodów. Pierwszy to była msza święta, z której oficjele właśnie przyszli tutaj przed Pałac Prezydencki, aby złożyć kwiaty, aby pomodlić się chwilę. No i później oczywiście kolejne punkty tych dzisiejszych uroczystości zaplanowanych w Warszawie, ale organizatorzy zachęcają, aby cały dzień przychodzić tutaj przed Pałac Prezydencki, aby oddawać cześć, uczcić wszystkie osoby, które zginęły 12 lat temu, udając się na uroczystości katyńskie właśnie na teren Federacji Rosyjskiej. Lada moment, za chwilę tutaj te uroczystości się rozpoczną. Później delegacja przejdzie na plac Piłsudskiego. Tam są dwa pomniki, pomnik profesora Lecha Kaczyńskiego i pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Tam także będzie odmówiona modlitwa, złożone kwiaty, chwila ciszy, złożone znicze przed tymi pomnikami. No i później także delegacja uda się na warszawskie Powązki. Tam także jest pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Tam także są pochowane osoby, które w tym tragicznym dniu zginęły pod Smoleńskiem 12 lat temu, jadąc na uroczystości. A więc powoli te uroczystości, ten moment rozpoczyna się właśnie teraz w Warszawie przed Pałacem Prezydenckim. W 12. rocznicę tragedii smoleńskiej oddajemy hołd wszystkim, którzy zginęli w służbie Rzeczypospolitej 10 kwietnia 2010 roku. Nasz apel rozpoczniemy od hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Thank you.
12. rocznicę tragedii smoleńskiej. Przywołajmy w apelu pamięci nazwiska tych, którzy zginęli. Zginęli w drodze na uroczystości 70. rocznicy ludobójczej zbrodni dokonanej na polskich oficerach z rozkazu Kremla. Przywołajmy nazwiska tych, dla których niepodległa Polska była zawsze najwyższą wartością. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, profesor Lech Kaczyński. Maria Kaczyńska, małżonka prezydenta Rzeczypospolitej. Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent II Rzeczypospolitej. Joanna Agacka-Indecka. Ewa Bąkowska. Generał broni pilot Andrzej Błasik. Krystyna Bochenek. Anna Maria Borowska. Bartosz Borowski. Generał broni Tadeusz Buk. Generał dywizji arcybiskup Miron Chodakowski. Pułkownik Czesław Cywiński. Leszek Deptuła. Pułkownik Zbigniew Dębski. Grzegorz Dolniak. Katarzyna Doraczyńska. Edward Duchnowski. Aleksander Fedorowicz. Janina Fetlińska. Pułkownik Jarosław Florczak. Podporucznik Artur Francuz. Generał Franciszek Gongor. Grażyna Gęsicka. Generał dywizji Kazimierz Gilarski. Przemysław Gosiewski. Ksiądz prałat Bronisław Gostomski. Podpułkownik Robert Grzywna. Mariusz Handzlik. Ksiądz prałat Roman Indrzejczyk. Kapitan Paweł Janeczek. Dariusz Jankowski. Natalia Januszko. Izabela Jaruga-Nowacka. Ojciec Józef Joniec. Sebastian Karpiniuk. Admirał floty Andrzej Karweta. Mariusz Kazana. Janusz Kochanowski. Generał dywizji Stanisław Nałęcz-Komornicki. Stanisław Jerzy Komorowski. Podporucznik Paweł Krajewski. Andrzej Kremer. Ksiądz Zdzisław Król. Janusz Krupski. Janusz Kurtyka. Ksiądz Andrzej Kwaśnik. Generał Bronisław Kwiatkowski. Generał brygady dr Wojciech Lubiński. Tadeusz Lutoborski. Barbara Maciejczyk. Barbara Mamińska. Zenona Mamontowicz-Łojek. Stefan Melak. Tomasz Merta. Podporucznik Andrzej Michalak. Major Dariusz Michałowski. Stanisław Mikke. Justyna Moniuszko. Aleksandra Natalii Świat. Janina Natusiewicz-Mirer. Porucznik Piotr Nosek. Piotr Nurowski. Bronisława Orawiec-Leffler. Ksiądz pułkownik Jan Osiński. Ksiądz generał brygady Adam Pilch. Katarzyna Piskorska. Maciej Płażyński. Generał broni biskup polowy Tadeusz Płoski. Podporucznik Agnieszka Pogródka-Węcławek. Generał broni Włodzimierz Potasiński. Major Arkadiusz Protasiuk. Andrzej Przewoźnik. Krzysztof Putra. Ksiądz profesor Ryszard Rumianek.
Arkadiusz Rybicki, Andrzej Sariusz Skąpski, Wojciech Seweryn, Sławomir Skrzypek, Leszek Solski, Władysław Stasiak, podporucznik Jacek Surówka, Aleksander Szczygło, Jerzy Szmajdziński, Jolanta Szymanek-Deresz, Izabela Tomaszewska, podporucznik Marek Uleryk, Anna Walentynowicz, Teresa Walewska-Przyjałkowska, Zbigniew Wasserman, Wiesław Woda, Edward Wojtas, Paweł Wypych, Stanisław Zając, Janusz Zakrzeński, kapitan Artur Ziętek, Gabriela Zych. W hołdzie tym, którzy zginęli, zostanie złożony wieniec. Wieniec w imieniu nas wszystkich złoży prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Jarosław Kaczyński. Poprowadzenie modlitwy w intencji tych, którzy zginęli, prosimy ojca Zdzisława Tokarczyka. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 12 lat temu usłyszeliśmy ten przerażający głos syren w Smoleńsku. I każdego roku
o tej porze słyszymy te syreny. Ten głos, ten dźwięk przeraża do szpiku kości, bo na nowo przywołuje dramat naszego narodu w tym czasie tragedii, która dokonała się, największej tragedii XXI wieku. To wtedy doświadczyliśmy bólu z powodu śmierci tych, którzy byli oddani Bogu, Ojczyźnie i byli oddani bohaterom narodowym. I dlatego po to tam się udali z tym, który przewodził naszym prezydentem Lechem Kaczyńskim do Katynia, aby tam oddać cześć tym, którzy w sposób bestialski zostali zamordowani. Tylko dlatego, że byli Polakami. Dzisiaj stajemy w duchu pamięci tu przed tym Pałacem Prezydenckim, w którym żył, pracował przez ten czas swojej prezydentury świętej pamięci pan profesor, prezydent Lech Kaczyński. Dziękujemy Bogu za jego życie, za jego oddanie ojczyźnie, za jego miłość, za jego bohaterskość, za jego odwagę w służbie naszej ojczyźnie, ale i męstwo w tym, jak opowiadał się na arenie międzynarodowej o to, że my mamy swoją godność jako Polacy i mamy swoją wolność i niepodległość. I za to też oddał życie tam, bo to życie mu zostało odebrane. Za to, że był człowiekiem odwagi, który potrafił powiedzieć w Tbilisi, co myśli, potem na Westerplatte 1 września 2009 roku. Stajemy tutaj w duchu wdzięczności, ale i właśnie wdzięczności za tą odwagę jego. On dzisiaj nam dzisiaj daje siłę do tego, że mamy być ludźmi odważnymi, nie bojącymi się tych, którzy chcą nas w jakiś sposób doświadczyć i zniszczyć na różne sposoby. W sposób militarny, moralnie, poprzez różnego rodzaju prześladowania, które dokonują się w różnych sytuacjach. I tego doświadczaliśmy przez te 12 lat, kiedy przeżywamy ten czas tej tragedii smoleńskiej. Niektórzy mówią nad Smoleńskiem, która się wydarzyła, bo tam się wydarzyła. Chcemy dzisiaj stanąć przed Bogiem w duchu wdzięczności jeszcze raz za dar naszego prezydenta i za tych, którzy wtedy razem z nim tam się udali, aby oddać cześć naszym bohaterom. Oddajemy Bogu, który jest Bogiem życia, który przez śmierć przeszedł do życia. I wiemy i wierzymy głęboko w to, że oni są pośród nas, że oni tutaj są obecni, ale wypraszamy dla nich o dar pokoju, dar tego, aby mogli oglądać blask Jezusa Zmartwychwstałego. Dlatego z głębi naszych serc wołajmy teraz słowami modlitwy, którą nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Na światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Na światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. I tutaj zawsze, w tym czasie, modliliśmy się na tym miejscu za naszą umiłowaną ojczyznę. Polecamy naszą Polskę, ojczyznę, naszej Matce i Królowej, prosząc, aby nas pomagała, opiekowała się nami i dawała nam siłę do tego, abyśmy zawsze byli wierni Bogu, Kościołowi, ojczyźnie, tak jak byli wierni nasi przodkowie. Po Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko.
naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Królowo Polski, święty Andrzeju Bobolo, błogosławiony księże Jerzy Popiełuszko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, na tym apel pamięci przy Pałacu Prezydenckim kończy się. Za chwilę pan premier Jarosław Kaczyński, parlamentarzyści, delegacje ministerstw i urzędów udadzą się na plac Józefa Piłsudskiego, gdzie zgodnie z ceremoniałem wojskowym odbędzie się uroczystość złożenia kwiatów pod pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pod pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej. To Warszawa i apel pamięci przed Pałacem Prezydenckim w 12. rocznicę katastrofy smoleńskiej.